Dobry wieczór, drodzy widzowie. Nie wiem, czy wiecie, że w Chrzanowie mamy dość dużo opuszczonych domów i ciekawych miejsc. Właśnie teraz idę sprawdzić jeden dom, który jest opuszczony. Jest już późna godzina. Zaczynamy. Jestem sam i lecę. Oto wejście. Zdjęcia zrobiłem za dnia, jak tu byłem. Kiedyś drzwi były zamknięte, teraz są otwarte. Halo? Jest tutaj ktoś? Nie, czerwona. Poczekam chwilę. Zobaczymy, czy coś usłyszymy. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Spojrzę, myślę, że tak. Wydaje się, że pusto. Telefon mam w trybie samolotowym. Dobra. Spróbujmy troszkę gdzieś zejść dalej. On jest strasznie schowany, ten dom. Aha. No tu jest zarośnięte w ogóle krzakami. Widzicie, tutaj na górze jest troszkę rozwalony. Już chyba strych albo piętro. Jak coś będzie jechało, to światło w drugą stronę. Wziąłem lampkę, którą trzymamy przy GoPro do świecenia do ręki. Tak będzie lepiej. Sprawdźmy aktywność. Może coś się będzie działo. Na razie nic. Taki domofon miałem kiedyś. Dokładnie go pamiętam. Taka ciekawostka, 2008 rok. O, taką ciekawostkę wam opowiem, że nieraz przechodziłem, w sumie nawet z Kowalem nieraz przechodziłem, antena, koło tego domu, waga, i on był totalnie zamknięty, nie dało się tu wejść. Ej, ona działa, czy nie? Coś się pokazało, ale nie, teraz nic. Słuchajcie, nie dało się pchnąć tych drzwi. One były jakoś dokładnie zamknięte. Nie dotykamy żadnych tych kontaktów. One były tak dokładnie zamknięte, że nie dało się totalnie wejść, ich pchnąć, nic. O, widzimy tu kłódkę, czyli ktoś je rozwalił chyba. Musiało tu być zamknięte. Jakieś jeszcze bombki. Nie wiem, czy on jest duży. Nie wiem. Jest tam jeszcze jakieś pomieszczenie. Ho, ho, ho. Mamy piwnicę. Dobra, oceńmy sobie stan, gdzie można wejść. I tu widzimy, że się rozwaliło. Zawaliło się. Strasznie góra się zawaliła. Więc wydaje mi się, że na górę to średnio wyjdziemy. Chyba to się nie uda. Ale tu jest ok. To krzesełko postawimy może. Może ktoś zechce usiąść przy tym taki stolik. Dobrze. Średnio się tam mogę przycisnąć. Stawię troszkę ten koszyk i może uda się troszkę wejść dalej. Nie da się tych drzwi otworzyć. O, zobaczcie. Na górze jest zawalony dach. Widać niebo. Mam nadzieję, że to widać. Ciężko tu wejść. Coś. Tu jakaś deska te drzwi przygniotła. Nie wyjdziemy, ale mam nadzieję, że tam widzicie, że totalnie w drugą stronę. O, że totalnie tam jest rozwalony cały dach. Ściana runęła, tu jakieś deski, no po prostu dach chyba runął. Dobra, więc tutaj ciężko będzie wejść. Także to może być ostatnia szansa, żeby zobaczyć ten dom i go zwiedzić. Ciekaw jestem, kto otworzył ten dom. Tutaj w ogóle dziwne jest to, że tu są takie metalowe te drzwi. Najgorzej jakby tu ktoś wszedł. Jestem tu sam, nie ma jak wyjść. Dobra, zobaczmy ten dach, chociaż to jest trochę ryzykowne. Cholerka. O, fuck. No. Strych. Ja. To jest to, o czym wam mówiłem. No to się totalnie zawaliło. Czyli to piętro, widzicie, ten dach już w ogóle poszedł w całości. Mam nadzieję, że teraz się nic nie wydarzy. Jak będę tędy stąpał jeszcze. Ciężko. Trzeba stawiać bardzo powoli kroki. Mieszkańcu tego domu, jesteś tutaj? Jeżeli jesteś, wpłyń na moje urządzenie. Dotknij mojego urządzenia. Ono pokaże mi, że jesteś tutaj. Buty chyba małego chłopczyka, a więc stawiam, że jakieś dzieci tu były też, może jakaś rodzina. Zobaczmy, czy coś więcej. Oj, kurde, czuję się, jakby to miało naprawdę zaraz całe w dół zlecieć. Tak dziwnie się potem chodzi. Jakaś książka. Nie jedna. Naprawdę trzeba bardzo wolno chodzić. Bardzo uważnie stawiać kroki. Piękny obraz. Naprawdę śliczny obraz. Wow. skoki były. Słyszeliście miernik? Nie była to na pewno lampka. Proszę, jeżeli tu jesteś, dotknij tego urządzenia w taki sposób. Cały czas słychać jakieś dźwięki, jakby ten dach. Tu mi się tak dziwnie stoi, naprawdę. Zrobimy krótkie sesje i idziemy. Proszę, jeśli jesteś tutaj, dotknij któregoś z tych urządzeń. Cholera. Latarka zgasła, jest zielone. Dobra. Cholera. Dobra, co jest grane? Zła latarka. Na szczęście mam drugą. Dasz mi jakiś znak? Tylko na urządzenia, proszę. Grozi mi tu niebezpieczeństwo? Zrobimy też sesję z Fluxem. Zobaczymy. Rozstawiłem także takie urządzenie, które możesz dotknąć. Z tej strony zielony, z tej strony czerwony. Na zielono, jeśli wpłyniesz, odpowiesz mi na tak. Jeżeli wpłyniesz na czerwono, odpowiesz na nie. Zadam ci parę pytań. Jeżeli nie możesz dotknąć tamtych urządzeń, spróbuj zapoznać się z tym. Czy jesteś tu ze mną? Jeszcze damy rempoda tego małego. Cholera, nieźle. Dziękuję za odpowiedź. Jesteś tu ze mną. Dobrze. Powiedz mi, jeżeli zapali się niebieska dioda, będziemy mogli rozmawiać dalej. Stawię go tu przy schodach. Prawie go będę brał tutaj. Stąd go wezmę. Okej, włączone. Shit. Dobrze. Odpowiedz mi teraz, czy ktoś wtargnął do tego domu i rozwalił kłódkę w drzwiach. Ja przyszedłem tu tylko sprawdzić, bo zauważyłem, że drzwi są otwarte. Odpowiedz, czy ktoś wtargnął tutaj. Sznur się rusza. Sznur się rusza chyba. Wszystkie urządzenia mamy tam. Tylko miernika nie widzę. Zaraz podejdę go dać jakoś inaczej. Ale jeszcze pomyślałem o kablicy. Nie spodziewałem się, że sam rozstawię cały sprzęt. Swój. Oczywiście swój. Oczywiście swój. Dobra, czekajcie. Tu mamy K2. Był wcześniej skok na ruku, bo było go słychać. Świeciła na niego lampa, więc... O. Ktoś wtargnął. Dobrze. Dziękuję ci za odpowiedź. Stanę tutaj. Rempoda nie musimy widzieć. Usłyszymy go. Kulka też jest tam. O, dobrze, skaszę. Okej, widzicie zielone. Myślę, że tak. Sznurówkę sobie właśnie rozwiązałem. Niedobrze. Dobrze. A czy powiesz mi, kim jesteś? Jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą? Jeżeli jesteś mężczyzną, zaświeć na zielono. Jeżeli jesteś kobietą, zaświeć na czerwono. Odważnie. Wiążę buta. Jestem tu sam i rozłożyłem cały sprzęt. I dach co chwilę daje o sobie znać. Słuchajcie, w materiale chyba nie będę cały czas dawał tych pytajników w tym momencie, bo jeżeli to się łapie, to naprawdę co chwilę słuchać z każdego miejsca. Także mam nadzieję, że ten odcinek zobaczycie. I mam nadzieję, że czekaliście na taką solówkę w moim wykonaniu. Jesteś tu dalej? Jeżeli tak, odpowiedz na pytanie, które ci zadałem. W ten sam sposób. Lub dotknij urządzenia innego, które się tu znajduje. Dobra, jeżeli K2 na razie nic nie reaguje, to schowamy, a zobaczymy sobie teren lornetką. Dobra, latarka w pogotowiu, druga coś nie odpala, a jest na zielono, więc dziwne. Słuchajcie, nie wiem czy nie słyszałem otwierających się tych drzwi. Oby nie. Mam nadzieję, że tam się wydawało. Nie, dobra, byłoby coś słychać. Ale... nieźle. Adrenalina jest niesamowita. Nie wiem, czy tą lornetkę wyciągać. Ale zobaczmy. Ustał kontakt, ale jest tutaj ktoś. Dobrze, jeżeli nie chcesz się przyznać, kim jesteś, możesz odpowiedzieć na kolejne pytanie. Czy mieszkała tutaj rodzina z dziećmi? Pozyskaj energię z urządzeń. Muszę patrzeć z daleka, żeby być w miarę czujnym. Dobra, nagrywamy. Zobaczymy tylko górę. Jeżeli stąpasz tu, po tym strychu, możesz się pojawić. Możesz się ujawnić tutaj. Przez tą lornetkę cię zobaczę. Śmiało. Tylko ja i ty tu jesteśmy. Dobra. O, widzicie, jak czujnik pracuje? We Fluxie. Słuchajcie, ten materiał będzie troszkę nie w czasie, bo tutaj ta lornetka nagrywa trochę wolniej albo szybciej i ten dźwięk się tak później zbytnio nie łączy zbyt dobrze. Naprawdę ciężko się tu stoi. To jest ciężkie. Zmieńmy jeszcze tryb. Momencik. Mamy, dobrze. No, jesteś na strychu? Ja ci krzywdy nie zrobię. Możemy normalnie porozmawiać. Możesz powiedzieć, co się stało. Może jestem w stanie ci pomóc. Pogadajmy. Wiem, że tu już jesteś. Wiem, że tu jesteś. Odpowiedziałeś mi 2 razy. O, widzisz. Mam nadzieję, że odpowiedziałeś mi na pytanie. Czyli była tu rodzina i z dziećmi. Czy jesteś członkiem tej rodziny? Widzisz, możemy normalnie porozmawiać. Ja stąd wyjdę. Ja tu nie zamieszkam, ani nie zostanę tutaj. więc spokojnie. Słyszeliście, nie? Bo nie pokazałem tego Fluxa, ale było słychać, że mamy na zielono. Odpowiedź tu już wiadome. Na dół jak popatrzymy, no to już mamy. Tu już mamy piętro dolne. Tak się załamało i nawet już tu też przyroda się wkrada. Dobra, 3 minuty lornetki nam chyba wystarczy, nie? To już wolę dłużej nie ryzykować. Teraz będę się starał bardziej kompaktowo ze sprzętem. Dobra. Ok. Jeżeli masz mało energii, pobierz ją z urządzeń. Możemy bardziej przeprowadzić płynną rozmowę, jeżeli skorzystasz z energii urządzeń. Może egzystujesz bardziej na dole, może mam zejść na dół. Dla mnie nie ma problemu, możemy porozmawiać na parterze. Porozmawiamy tylko przez to urządzenie. Ja i ty, sami. Nic innego. Jeżeli nie wpływasz na nic innego, wszystko to zbiorę. Ok. Już zbieram to wszystko, zbieram. Ciężko tutaj się łazi, naprawdę. Aj, szkoda. Może jeszcze coś się odpali. K2 skoczył, było słychać dźwięk. Sorry. Kierunkowy miernik skoczył, było słychać dźwięk. Wtedy jeszcze jak świeciło się światło z lampy do GoPro, którą dzisiaj akurat trzymam w ręce. Niestety nie mam takich drzwiczek jak ma Kowal do GoPro i no niestety, tak jak mówiłem, że jestem tylko ze swoim sprzętem, to Kowal ma dużo oświetlenia więcej, jest bardziej takim technicznym w teamie. Odpowiesz? Szkoda. Liczyłem, że bardziej porozmawiamy. Oj, tej nie odpaliłem, albo ją wyłączyła. Dźwięk znowu. Ej. Teraz się odpaliła, jednak nie włączałem. Czekajcie. Dużo dźwięków z dachu, gdzieś tutaj, nie wiem, czy coś się sypie. Dziwnie, patrzcie, ona się tak jakby, no trzeba ją mega mocno, jest bardzo, trzeba ją dość mocno poruszyć, żeby ona się odpaliła, ta sztuka akurat. Wezmę ją tutaj, damy ją jeszcze na dół. I jedną z tych od razu. Dobra, jedną z tych. Na dole już muszę być bardziej czujny. Antena, 3 kulki, ok. Dobra. Tempot, lornetka, najważniejsze wszystko jest tu. Dobra, zamykam tutaj. Słuchajcie, ten kontakt jest znikomy na tym strychu. Może się tu przewinął. Odczuwam bardziej, że to będzie mężczyzna. Pewnie głowa rodziny. Dobra. No okej. Przejdę na tą latarkę. Dobrze, może porozmawiamy na dole. Wezmę to urządzenie na dół. Dobrze? Serio niefajne te dźwięki. Dużo butów, ubrania. Coś pisze. Jakieś te książki, zeszyty. Jakieś przedmioty w szkole średniej. To może to była większa rodzina. Słuchać jakiś głos. Niedobrze. Leby jeszcze rempuda jakoś cicho wyłączyć. Tyle rzeczy w kieszeniach. Spróbuj, póki jestem jeszcze na górze, dotknąć tego czarnego urządzenia, które stoi tu, koło schodów. Nie chciałbym tu być, kiedy się to rozpadło. Masakra. Tam właśnie patrzyliśmy stamtąd. Okej. Idę już na dół, bo... no, trochę się tej góry obawiam. Cały czas tutaj ten dach daje o sobie znać. Okej. Nie podążaj za mną na dół. Porozmawiam z tymi, którzy są na dole. Jeżeli jest tutaj ktoś, niech tu zostanie. Dobra, w miarę szybko poszło. Zobaczmy jeszcze tą piwnicę, ale tutaj rozłożę. Strasznie tu czuć tą zieleń, która tu jest koło domu. Kowal by nie wszedł, nie? Chociaż jak widzieliście na poprzednim odcinku, wszedł do piwnicy sam jeszcze. Także ładnie. Nieźle. Dobra, zobaczmy. To tym razem ja wejdę do piwnicy. No nieźle. Może też tutaj jakąś kuleczkę na chwilę zobaczę, póki to obchodzę. Więcej myślę, że nie ma sensu tutaj. Pajęczyne mnóstwo. Jesteś tu? Jeżeli tak, dotknij urządzenia, które mam w dłoni. Na pewno jest tu chłodno. Gazety. Mnóstwo gazet. Tam była jakaś piłeczka. Nie, też brak jakiegokolwiek odzewu. Myślę, że tu wyjdziemy i tu zrobimy ostateczną jeszcze na piętrze sesyjkę. I wychodzimy sobie. Schody te się też uginają. Teraz decydujący moment. Tu możemy porozmawiać ostatni raz. I już tu więcej nie wrócę. Ok? Także jeżeli tu jesteś, dotknij tego urządzenia. Jeżeli będzie świecić na niebiesko, migać. W ten sposób dotknij. Zielona, czerwona lampka. Zielona to tak, czerwone to nie. Zielona to tak, czerwona to nie. Możesz odpowiedzieć na pytania, które zadam. Także... Cholera. Słuchaj, dźwięki cały czas jakieś. Możesz także usiąść tutaj. Usiąść, niech ta kuleczka się zapali jedna z drugą. Już byłem tu. Także ktoś tu jest i czuje chłód, tak jak w piwnicy, a tu nie czułem wcześniej takiego chłodu. Okej, dobrze. Nie zrobię ci krzywdy, ani urządzenia nie zrobią ci krzywdy. Czy jesteś tą samą osobą, która była na górze? Wy byście zgasili światło, będąc samemu tutaj? Co ja robię? Parę pytań wiąże. O, shit. A wiesz o tym, że mówiłem ci, żebyś nie szedł ze mną? Chyba że tu więcej spędziłeś swojego życia. W sumie możesz być tutaj, to jest, ten dom jest cały twój, ale nie podążaj za mną, jeśli z niego wyjdę. Musisz tu zostać, to jest twój dom, dobrze? Okej, odpowiedz mi na kolejne pytanie, następne. Chciałbym się w końcu dowiedzieć, czy jesteś mężczyzną. Jesteś mężczyzną? Czy jesteś kobietą? Zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Coś nie słyszałem, bo te drzwi właśnie się otworzyły. Chyba jakieś inne. Nie, te, nie, dobra, nie chcę sobie mówić tutaj. Słuchajcie, nie wiem, czy to tam może coś jeszcze, jakąś kulkę. Dobrze, widzę, że tutaj jesteś bardziej chętny do rozmowy. Może nie lubisz tego strychu, może tam nie przebywasz zbytnio. Dobrze. Ja... Czy wy to widzicie? No nie. Siedzisz tutaj? Odpal jeszcze raz kulkę. Proszę. Usiadłeś na krześle. Siedzisz przy tym krześle, tak? Dodałem kulki, jak widzicie. O rany. Możesz jeszcze raz odpalić kulkę, jeżeli siedzisz na krześle? Ale mam ciary. Może tu w każdej chwili ktoś wejść, dach się może zawalić i świeci tutaj kulka. Ale mam ciary. Ej. O shit, co się dzieje tutaj? Musisz przechodzić koło mnie. No i mam ciary. Nieźle się dzieje. Te półki są już puste, wiesz? Nic stąd nie zabrałem, one były puste. One były puste, ja nie zabierałem nic. Może chciałeś stąd wziąć coś? Usiądź jeszcze raz, proszę. Nie wiem, ja już nawet nie wiem, czy zadawałem pytanie poprzednie. To już wy sami będziecie wiedzieć. Ja nawet nie wiem. O rany. Dziękuję ci za ten kontakt. Dziękuję. Nie wiem, czy zadawałem. Chyba nie zadawałem ci tego pytania. Czy jesteś głową rodziny? Jesteś ojcem tych dzieci? Dziękuję. Dziękuję, już wiem, że tu siedzisz. Wiem, że tu siedzisz. Nie odważę się chyba wyciągnąć ręki. Chociaż czuję teraz chłód. Powiew taki lekki. Z szafy będzie coś migać, to znaczy, że znowu jest przy szafie. Ja stoję sobie tutaj, widzicie? Trochę daleko od szafy, od krzesła daleko i od Fluxa też. Dość daleko, nawet mogę jeszcze tu stanąć bardziej dalej. ale no chciałbym, mam nadzieję, że widzicie, kulka kolejna się odpala. Mężczyzno, czy jesteś głową rodziny? Parę pytań i wychodzę. Nie będę ci zajmował więcej czasu. Niestety nie zamknę na kłódkę twoich drzwi na nowo. Ktoś rozwalił. Nie byłem to ja, ale ktoś tu wszedł kiedyś. Myślę, że całkiem niedawno. Wiesz o tym, musiałeś to widzieć. Przechodząc tędy kiedyś, zobaczyłem, że są otwarte drzwi. Więc pomyślałem, że... Serce mi wali jak młot. Zła dźwięk, jakby ktoś tam łaził. Ale ja. Nie wytrzymam. Żegnam się z tobą, mężczyzno. Jeżeli tu chodzisz i dajesz mi znak, że chodzisz, to wiedz, że mnie przestraszyłeś. I wychodzę. Także pożegnajmy się. Odpal na zielono i wychodzę, dobra? Potwierdź mi, że za mną nie pójdziesz, zostaniesz tu. Dobra? Liczę sobie kulki. Naprawdę. Jak to słychać na kamerze, jak to usłyszycie. Normalnie jakby tu ktoś łaził. Tu blisko. Ej, powiew. Znowu tu nie ma skąd wiać w ogóle wiatr. Wychodzę, ok? Już nie zadaję pytań. Dobrze. Pożegnaliśmy się. Dobrze, nie będę przedłużał, wychodzę. Tak. Żegnaj więc, mężczyzno. Nie podążaj za mną, zostań w tym domu swoim. Niebywałe, takie dźwięki bliskie. Jakiś... Jeszcze chwilę nasłucham. Już chcę stąd wyjść. Już wcześniej bym uciekł, ale nie widziałem, co mnie tam może czekać. Jeżeli stało się tu jakieś nieszczęście, to bardzo współczuję ci. Czuję ten chłód. Może tu jednak z tej góry, ale on jest taki nie jakiś bardzo mocny, tylko taki delikatny. Tak jakby naprawdę ktoś dawał znak. Zatem to... Tu się zapaliła kulka, tam się zapaliła kulka 3 razy chyba. Nie wiem, słuchajcie, czy wychodzić już stąd. Wychodzę. Tak jak mu obiecałem. Żegnaj. Nie podążaj za mną. Słuchaj dźwięki, a tam nie ma nikogo. Słuchaj, było w tym pomieszczeniu głośne. Słyszałem tu jakiś dźwięk. Możesz jeszcze raz wydać hałas tutaj w tym pomieszczeniu? Dobrze, słuchajcie, nic się już tu nie dzieje, więc wychodzimy tak jak mu obiecałem, idziemy. Zbieramy wszystko. Nie podążaj za mną, ani nikt inny, kto tu jest. Zostańcie w tym miejscu. Nie zobaczymy się już więcej. Opuszczam to miejsce. Żegnajcie. Zamykam drzwi. Chociaż się nie da. Słuchajcie, od razu outro. Słuchajcie, od razu outro. Zrobimy... Złe to światło jest, no może tak przytrzymam. Niesamowite przeżycie. Będąc sam tam, to jest naprawdę... Ciężko to... Kurde, daję jakieś lekko fioletowe światło. Będąc tam samemu, naprawdę bardzo... Bardzo ciężka atmosfera. Czy niby dobrze się czułem, ale czułem jakieś podmuchy czasem. i dziwne to, o, może tak, jakieś dziwne to światło, ale dobra, niech będzie. Słuchajcie, dziwne podmuchy, kontakt był świetny, myślę, że świetny, jak na taki mały dom, to naprawdę później na dole się widać, chciał kontaktować, no to rewelacja, nie? Wracam do domu. Trochę trzeba iść, ale nieźle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co? Widzimy się na kolejnej wyprawie. Bo aż nie wiem, co gadać więcej. Ten jeden moment, gdzie myślałem, że ktoś naprawdę wszedł, czy łaził, no to masakra, nie? A mógł tam w każdej chwili ktoś wejść. Dobra, bateria nawet się jeszcze trzyma, chociaż nagrywamy już, no, 60 minut będzie, dokładnie 60 minut. Zaraz właśnie wbija. Tu materiał będzie pewnie trochę skrócony. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Mój solowy wypad, drugi solowy wypad. Już tracę głos. Dzięki, trzymajcie się. Na razie, cześć. Wracam do domu.